stary, wiesz, jak to można zrobić. Nazywam się Jakub Brzosko i postanowiłem nagrać film, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości dręczące nas w związku z pismem w sprawie profesora Trapp. Dobrze, więc próbuję sobie zapisać wszystko, żeby niczego nie pominąć. Najczęściej pojawiające się pytania, tudzież zarzuty. Raz, petycja oskarża profesora Trappa, więc petycja go nie oskarża, tylko przedkłada dziekanowi problem. Atakujemy problem i atakujemy człowieka. Druga sprawa, podpisze się, jakimi się podpiszą. To chyba wynika z tego, że jakby nikt nie chce mieć personalnie przerąbane. Pamiętajmy, pismo idzie do dziekana, dziekan je czyta i potem wystosowuje swoje pismo do Trappa. Nikt w tym piśmie do Trappa nie jest bezpośrednio wymieniony z imienia i nazwiska, jeśli już będzie podana tylko liczba osób. Tak więc wasz podpis zwiększa tą liczbę, więc zwiększa wagę pisma, natomiast was personalnie w żaden sposób nie ma szans skrzywdzić. Kolejna rzecz. Nie podpiszę, bo... bo cały rok będzie miał przerąbane, więc pamiętajmy o jednej prostej rzeczy. Uczelnia jest dla studentów, nie studenci dla uczelni. I to są słowa rektora z immatrykulacji, czyli on też nie może wszystkich udupić, no bo sam będzie udupiony, tak? Proste. Kolejna rzecz. Co chcemy osiągnąć? Otóż wydaje mi się, że sporo osób myśli, że chcemy zmienić egzaminatora. Nie o to nam chodzi. Chodzi o to, żeby ze względu na to, że mamy przerąbane z racji ułożenia materiału, egzamin był choć trochę bardziej lightowy, tak? Nie chcemy zmienić egzaminatora. Na to nie ma szans, na to jest za późno, to jest oczywiste. Kolejna rzecz. Egzamin połówkowy był przejawem dobrej woli. Tak, faktycznie był przejawem dobrej woli i tak jak było w tym piśmie, my się nie czepiamy do samego egzaminu, tylko wnioskujemy, że na podstawie poziomu tegoż egzaminu egzamin właściwy też może być przerąbany. Poza tym fakt, że egzamin no, po prostu był niechlujny, że były takie rzeczy, że ludzie dostawali wyższe oceny mając niższe te, tak, to wszystko było słabo zorganizowane i tak dalej, to jest mimo wszystko oficjalny uczelniany egzamin, takie rzeczy są niedopuszczalne. Kolejna rzecz, ktoś napisał, że możemy się ośmieszyć. Skoro kierownik prodziekana powiedział nam, żeby napisać takie pismo z grubsza w tej formie i zawrzeć takie, a takie treści, no to chyba nie ośmieszymy się, tak? Dziękuję bardzo za uwagę.